Hello ludzie, dziś pokażę wam efekt w gotiku dwójce, przydający się do robienia maszynim, który ostatnio odkryłem ps psując gotyka normalnie w stylu zakona. A więc, tak, na początku wchodzimy w Marvin Mode B, Marvin B, to chyba każdy zna. Teraz zagadujemy do jakiejś postaci, tutaj mamy Lobarta na przykład, ale to może być każda. I teraz tak, on niech przeminie swoje pierwsze dialogi. Wybieramy dowolną opcję dialogową. I napierdzielamy w 8 bez przerwy, cały czas, tak przez kilka sekund, 10, może 15 sekund. Okej, okay, i właśnie tak pokazuje się. Kamera właśnie sama przeszła, nie, nie przewijałem w tym momencie filmiku. Okej, okay, i teraz w konsoli wpisujemy INSERT PC podkreślenie HERO, tam zapełniam no bohatera. I powiem wam szczerze, że tutaj mi w tym momencie coś się schrzaniło, bo normalnie powinien się pojawić przede mną bohater, ale chyba są w takim miejscu, że on nie wiem, spadł ze skały czy coś. Ale u was powinno się to pojawić tak, że po prostu przed wami pojawia się heros. I w tym momencie klikacie o. Wiecie, żeby przejść w niego. W, mo w moim przypadku to niestety podbiegł w końcu po prostu do mnie jakiś wilk. I się w niego zmieniłem. Ale mówię, u was to po prostu wejdźcie w tego bohatera, który wam się spełnuje. Ja tak zrobię teraz po prostu z poziomu tego wilka. O, insert, podkreślenie, PC, her PC, podkreślenie hero. Ok, teraz jestem nim. I teraz włączył nam się taki specjalny tryb. Zaraz wam pokażę, co ten tryb nam daje. I to jest taki, jakby tryb toggle desktop. Nie, widzi nie widać pasku energii, ale mamy dostęp do Equipunku oraz do konsoli po 2 I jakie to daje nam możliwości? Zaraz wam pokażę. Lecimy do wieży Sardupy. Proszę bardzo. Ok, i jesteśmy tutaj i. Teraz wystarczy wejść w interakcję z jakimś przedmiotem typu łóżko albo fotel i może i nie otwiera się, widzicie nic, możemy nawet poruszać myszką. Przydaje się to w niektórych maszynimach wiecie, jakbyście chcieli zrobić jakiś dynamiczny efekt. Wstajemy po prostu klikając w. I w tym trybie jest też taka pewna anomalia, która sprawia, że jak zagadamy do jakiejś placi, to ta postać stoi w takim bezruchu, jak właśnie tutaj Xardupa. Zagadałem do niego, nie da się w niego wejść o ani nic. Pobić go chyba też się nie da, tego akurat nie sprawdzałem. No ale, ten, no ale ta anomalia ma też jeden plus, zaraz Wam pokażę jaki. Okej, okay, jesteśmy u Izgarota, tego gościa, co siedzi przed tym klasztorem tych czerwonych pedałów w sukienkach, i patrzcie, taka sprawa jest, że jak do niego zagadamy, to nie ma tej anomalii, co pokazałem przy ksardupie. Wystarczy zagadać, do, za, za, zaraz, zaraz pokażę na filmiku. O, wystarczy do niego zagadać. I teraz patrzcie, kamera zcentrowała się na nim, a my możemy się swobodnie poruszać w tym trybie, co już wcześniej go włączyliśmy. Daje to sporo możliwości, ponieważ jeśli bez jego nie ma na kamerze, to możemy zrobić kilka właśnie fajnych efektów filmowych. No, widzicie w sumie sami, jak to wygląda całkiem. Polecam włączyć south park, wtedy to wygląda naturalnie. Oto przykładowy efekt. I patrzcie, i Izgarot oraz chyba Buster jest jedną postacią, którą udało mi się odkryć, ale jeśli macie zdecydowanie więcej czasu niż ja, to z pewnością uda Wam się odkryć więcej postaci. Ja w każdym razie się na razie z nami żegnam i polecam właśnie używać tej metody. Sprawi to, że Wasze filmiki staną się o wiele dynamiczniejsze. No i no po prostu dziękuję za wysłuchanie mojego gadania i nabrano.